Kochani, część naszego mózgu jest logiczna, działa logicznie i służy do tego, żebyśmy logicznie funkcjonowali. My w naszym życiu uczymy się wielu automatycznych zachowań. Jednym z takich automatycznych zachowań jest jedzenie zupy. Nabierasz łyżką zupę, wkładasz do ust, wypijasz, nabierasz następną łyżkę, wypijasz następną łyżkę i w międzyczasie nie myśl o tym, co robisz. Jak noc swędzi, to jest też automatyczna czynność. Jak idziesz, to jest automatyczna czynność. Jak komuś podajesz rękę, to jest automatyczna czynność. Ta czynność jest zdefiniowana od momentu, kiedy nabieram, podnoszę do ust, przechylam, natuję. W tym czasie mogę myśleć o czymś zupełnie innym i wcale mi to nie przeszkadza wykonywanie tej czynności. Tak samo jak chodzenie, drapanie się po nosie, podawanie ręki. To są automatyczne czynności. I teraz uwaga. Teraz będzie ciekawe. W momencie, jeżeli tę automatyczną czynność mózg wykonuje, ma włączony podprogram, który tę czynność wykonuje. I co się dzieje teraz, jeżeli tę czynność nagle niechcący przerwiemy? Zatrzymamy, złapiemy kogoś za łyżkę i on zostanie z otwartymi ustami. Jego mózg już jest dalej, już jest w momencie, kiedy gryzie, przechyla, ale tu mu zabrakło, nie może dokończyć tej czynności, która się kończy w momencie dopiero, kiedy połknął zupę. Mózg wpada w potworny stan konfuzji. Ten potworny stan konfuzji przypomina wtedy, kiedy idziesz sobie spacerkiem i nagle się potkniesz. To jest taki potworny stan konfuzji, kiedy ten mózg musi zacząć myśleć lub ewentualnie włączyć inny podprogram. Lub w momencie, kiedy przerwiesz tę czynność, dzieje się w mózgu to samo, co jakbyś zaczął drapać się po nosie i nie dokończył. Mózg dosłownie wariuje. On potrzebuje dokończenia czynności. On potrzebuje, żebyś tę łyżkę w końcu włożył do ust i przechylił i połknął zupę, a nie żebyś odstawił łyżkę z powrotem na talerz. Ta czynność jest niedokończona. Jak ta czynność jest niedokończona, to nie dość, że mózg się czuje bardzo źle, to z mózgiem się dzieje coś potwornego. On gotów jest zrobić wszystko, co mu powiesz. Wszystko, co mu każesz zrobić w danym momencie. I to jest taki moment, gdy przerywając automatyczną czynność, można wprowadzić drugiego człowieka w stan hipnozy. I ten stan hipnozy jest przejęciem od drugiej osoby kierowania. W momencie, gdy zatrzymasz tę łyżkę, gdy zatrzymasz rękę, nie podasz, może nieraz ktoś ci tak zrobił, podał ci rękę, potem powiedział, kolega jest tam, albo mam takiego małego pieska, albo powiedział coś innego. I ty zostałeś z tą wyciągniętą dłonią i się czujesz głupio i w tym momencie twój mózg jest podatny na wszystko. Byleby dokończyć tę czynność, by wreszcie uścisnąć tę rękę, dokończyć krok, zjeść łyżkę, zupy. I uwaga, podobnie dzieje się z nami, jeżeli my słuchamy jakiejś piosenki i ktoś nam przerwie, jeżeli sytuacja nam jakaś przerwie, wiadomości przerwą tę piosenkę, lub ktoś wyłączy nam radio, lub coś się zdarzy i w połowie refrenu ta piosenka została w naszej głowie. Ona potrafi tygodniami męczyć, tygodniami my ją potrafimy słyszeć. Ona cały czas do nas wraca. I teraz, kochani, uwaga, kochane, teraz mówię do was, moje drogie, kochane, cudowne pochwiczanki. Istnieje również podobna sytuacja z pochwicą. Jeżeli twój mózg
nauczył się czegoś i ty mu to przerwiesz, to on też chce to kontynuować. Jeżeli nauczyłaś swój mózg, że jak próbujesz, to cię boli, jak nauczyłaś swój mózg, że próbujesz i cię boli, i ty przestaniesz w to wierzyć, przestaniesz odczuwać ból, to twój mózg ten ból sam wyprodukuje, nawet jak on nie będzie istniał. I kochane pochwiczanki, część druga za chwilę.